Co stanie się po śmierci? UG. Wszystkie pytania na temat śmierci nie mają sensu, zwłaszcza w ustach kogoś tak młodego jak Ty. Nawet nie przeżyłeś życia. Czemu zadajesz tak głupie pytanie? Dlaczego Cię to interesuje? Ktoś, kto żyje, nie ma czasu na zadawanie takich pytań. Tylko ten, kto nie żyje, pyta: Co stanie się po mojej śmierci? Ty nie żyjesz. Najpierw przeżyj swoje życie, a gdy nadejdzie czas, zostawmy to tak, jak jest. Nie interesuje mnie ten rodzaj filozofii. Nic się nie stanie. Śmierć nie istnieje. Myślisz, że coś umrze? Ciało rozkłada się na elementy składowe, nic zatem nie ginie. Jeśli je spalisz, popiół wzbogaci glebę i odżywi rośliny. Jeśli pogrzebiesz, zjedzą je robaki. Gdy wrzucisz do wody, Stanie się pokarmem dla ryb. Jedna forma życia żyje kosztem innej, nadając życiu ciągłość. Życie jest zatem nieśmiertelne. Nie pomoże to jednak temu, kim zawładnął strach przed śmiercią. Śmierć jest przecież strachem strachem przed czymś, co się kończy. Ty, jakie sam znasz, ty, jakie doświadczasz to ty nie chce się skończyć. Lecz ono wie, że to ciało w pewnym momencie umrze jak inne ciała. Doświadczasz śmierci innych. Jest to więc zatrważająca sytuacja. Nie jesteś bowiem pewien, czy to ty będzie trwało, gdy odejdzie ciało. Wymyślasz więc przyszłe życie. Staje się to najważniejszą sprawą. Dowiedzieć się, czy jest jakieś życie po śmierci, czy też nie. Twórcą takiej sytuacji jest strach. Jeśli więc on zniknie, zniknie również pytanie o śmierć. Nie możesz doświadczyć własnej śmierci. Dlatego tym, których tak interesuje moksza wyzwolenie, powtarzam, że wszyscy bez wyjątku osiągniecie mokszę tuż przed śmiercią. Śmiech. Lecz możesz być pewien, że wtedy będzie za późno. Ciało będzie skrajnie wyczerpane i nie będzie już w stanie odnowić się. Śmierć może przydarzyć ci się teraz. To jest coś, co dzieje się teraz. Nie ma sposobu, byś dowiedział się czegoś o własnej śmierci, ani teraz, ani pod koniec swojego życia. Dopóki ciągłość wiedzy nie osiągnie kresu, nie może nastąpić śmierć. Chcesz wiedzieć coś o śmierci, chcesz uczynić to częścią swojej wiedzy. Śmierć nie jest jednak czymś tajemniczym. Niezgłębionym. Śmierć to kres wiedzy. Co będzie trwało po śmierci? Co jest, kiedy żyjesz? Gdzie tam jest istnienie? Nie ma tam nic, nie ma duszy, jest jedynie pytanie o to, co po śmierci. Pytanie musi teraz umrzeć, by znaleźć odpowiedź. Twoją odpowiedź, nie moją, ponieważ pytanie zrodziło się z założenia, z wiary, że jest coś, co będzie trwało po śmierci. Momentami jestem w stanie podążać za poszczególnymi łańcuchami logicznych Twoich wypowiedzi i doskonale rozumiem, co mówisz. I jak do tego dochodzi, nie wiem. Zauważyłem natomiast, że wtedy natychmiast pojawia się ogromna niepewność. UG. Widzisz, zagrożone jest istnienie tego, który zadaje pytania, pytającego. Tak, właśnie to wywołuje potworną panikę. UG. Problem polega na tym, że nie ośmielam się poddać wątpliwość podstawowej sprawy. Zniszczyłoby to bowiem coś bardzo dla Ciebie cennego. Ciągłość Ciebie takiego, jakiego znasz i jakiego doświadczasz. A gdy odważy się to zakwestionować, co wtedy? UG. Nie ma co wtedy. Wtedy to działa. To jest działaniem. Bardzo, bardzo chcę się odważyć. Czy jest na to jakiś sposób? UG. Już samo pytanie ma wrodzoną zdolność znajdowania odpowiedzi. Widzisz, gdy nie ma odpowiedzi, pytanie nie może się utrzymać. Czekasz na odpowiedź z zewnątrz lub z wewnątrz. Co dzieje się z pytaniem, gdy oba te obszary okazują się bezużyteczne? Następuje wówczas odrzucenie. Lecz nie dlatego, że nie zgadzam się ze zdaniem czy doświadczeniem innych. Lecz dlatego, że nie liczą się one dla mnie. Być może są prawdziwe, lecz dla mnie nieistotne, więc odrzucaj mnie jako takie. Wszelka pomoc z zewnątrz skończyła się dla mnie, co wcale nie oznacza bezradności. Prawdziwym problemem jest rozwiązanie. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, problem przestaje być problemem. Bardziej interesuje cię rozwiązanie niż problem. Rozwiązanie dotyczy jednak dnia jutrzejszego, a nie dzisiejszego. Kiedy zamierzasz rozwiązać problem? Nie jest więc rozwiązaniem. Dlaczego interesuje Cię znajdowanie rozwiązań? Nie pomogą Ci one. Ale Ty wypatrujesz rozwiązań. To one Cię interesują, a nie problem. Pytam Cię, czym jest problem? Ty nie masz problemu, a mówisz o rozwiązaniach. Odpowiedzi udzielane przez innych nie zadowalają cię. Przychodzisz więc do mnie, bo wydaje ci się, że ja je zrealizowałem. Chcesz potwierdzenia tego, co już wiesz, lecz ten człowiek mówi coś, co nie pasuje do twoich konstatacji. Nie zgadzasz się więc ze mną. To ty musisz znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Poszukiwanie kończy się z chwilą uświadomienia sobie, że nie istnieje nic takiego jak oświecenie. Poszukiwania mają uwolnić się od Twojej jaźni, lecz wszystko, co robisz, by uwolnić się od swojego ja tylko umacnia je. Co mogę zrobić, byś to zrozumiał? Gdy to mówię, dodatkowo tylko napędzam Twoje poszukiwania. Pytanie nad pytaniami, jak, 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 będzie pozostawało tak długo, jak długo będziesz myślał, że odpowiedzi udzielane przez innych, są właściwymi odpowiedziami. Znalazłem odpowiedź. To oni znaleźli odpowiedź na ich pytania. Jak długo już jesteś uzależniony od odpowiedzi ludzi, którzy według ciebie są kompetentni, by odpowiedzieć na Twoje pytania? Musisz znaleźć swoje odpowiedzi. W dodatku musisz znaleźć odpowiedź poza wszelką procedurą. Każda bowiem procedura oddala cię od pytania, rozwadniając je. Pytanie musi stawać się coraz intensywniejsze, pragniesz jedynie odpowiedzi. Każdego dnia przez resztę życia istnieje dla ciebie tylko to pytanie jak? To jak wiąże się z odpowiedziami innych, musisz je wszystkie odrzucić. Pytanie musi się wypalić, a dopóki czekasz na odpowiedź, czy to z zewnątrz, czy z wewnątrz, nie może się wypalić. Gdy się wypali, znajdzie wówczas swój wyraz to, co jest. To będzie twoja odpowiedź, już nie cudza. Nie musisz nawet szukać odpowiedzi, ona już jest i wyrazi się jakoś. Nie musisz być uczonym, nie musisz czytać książek, nie musisz nic robić. To, co jest, zaczyna wyrażać się samo. Bardzo potrzebujesz odpowiedzi na to pytanie? Widzisz, nawet ci, którzy spędzają życie stojąc na głowie czy zwieszając się z drzewa, nigdzie nie dochodzą, wyrastają wokół nich mrowiska, a oni pozostają tam, gdzie byli. Nie takie to proste, lecz gdy mnie się to zdarzyło, uświadomiłem sobie, że wszystkie moje poszukiwania szły w złym kierunku. I że w tym wszystkim nie ma niczego religijnego, niczego psychologicznego. Jest to czysto fizjologiczne funkcjonowanie zmysłów, szczyt ich możliwości. Tak brzmiała odpowiedź na moje pytanie. Wszystkie pytania są wariacjami na temat tego jednego, jedynego. Nie są to różne pytania. Na ile jesteś szczery? Na ile jesteś poważny? Jak bardzo pragniesz odpowiedzi na swoje pytanie? Pytanie zrodziło się z odpowiedzi, którą już znasz. Chcesz poznać moje zdanie i uczynić je częścią wiedzy, swojej wiedzy, czyli tradycji, lecz wiedza musi osiągnąć kres. Czy możesz zrozumieć tę prostą rzecz? Twoje pragnienie, by wiedzieć, dodaje tylko pędu twojej wiedzy, a wiedza wciąż utrzymuje i kumuluje pęd ciągłość wiedzy i trwanie. Jest wszystkim, co cię interesuje. Gdyby książki mogły czegoś ludzi nauczyć, świat byłby rajem. Sprawy techniczne, owszem, jak nastawić magnetofon i tak dalej. Lecz książki na takie tematy jak ten są bez wartości. Nie wiem nawet, czy jakąkolwiek wartość mają takie jak ta rozmowy. Chciałbym jednak, by było jasne, że nie ma tu żadnego ruchu. Ty nie masz zamiaru ruszyć się z miejsca, w którym jesteś. Nie zrobiłeś nawet jednego kroku. Nie czujesz żadnej potrzeby uczynienia jakiegokolwiek kroku. Jestem przekonany, że w naszym spotkaniu nie słowa są ważne, lecz to, co jest poza słowami. UG. Ja tego nie wiem, a ty nie możesz mieć pewności. Być może to Twoja projekcja. Jeśli cokolwiek jest, działa po swojemu. Ta sama świadomość funkcjonuje we mnie, w tobie, w ślimakach i w dżdżownicach. We mnie nie ma granic, w tobie granice istnieją, jesteś nimi otoczony. Prawdopodobnie ta nieograniczona świadomość napiera na ciebie, nie wiem. Ja nie mam z tym nic wspólnego. To jest jak woda, która znajduje właściwy sobie poziom, to wszystko. Taka jest jej natura. Tak właśnie jest z tobą. Życie próbuje zniszczyć to, co je ogranicza, martwą strukturę myśli i doświadczenia, które nie leżą w jego naturze. Próbuje wydostać się, wyłamać. Ty tego nie chcesz. Gdy tylko dojrzysz jakieś pęknięcie, szczeliny, bierzesz trochę gipsu i wypełniasz je, ponownie wszystko scalając. Tym, co doda ci bodźca, wcale nie musi być samozrealizowany człowiek człowiek duchowy, czy ktoś, kto urzeczywistnił w sobie Boga. Ale cokolwiek, nawet tamten liść, nauczy cię dokładnie tego samego, jeśli tylko pozwolisz mu, by robił to, co potrafi. Musisz pozwolić temu działać. Muszę to w ten sposób powiedzieć. Chociaż może to sugerować, że w grę wchodzi Twój akt woli, jednak nie to mam na myśli.